Siemanko wszyscy ludzie, w dzisiejszym odcinku to jest kolejny odcinek, piąty. Ogólnie na początku mówię, jak słyszycie jakieś takie właśnie takie dźwięki, jakby cięcia desek, to sorry, ale właśnie mój tata tnie deski. No i nie mogę tego jakby ogłuszyć jakoś, więc no sorry. No i dzisiaj pamiętacie ostatni odcinek? Ostatni odcinek to był z budowania różnych rzeczy, no w sumie tak jak dzisiaj będzie, takie same. No i wtedy było takie coś, takie co zbudowaliśmy. No ja mówiłem, że będziemy wtedy budować, razem będziemy budować nową generację. W sumie to ja mówiłem wtedy, że będę, chyba coś takiego mówiłem, że zrobię już taki projekt gotowego samodrona bardziej, bo trochę to jest czasochłonne, żeby taki ładny zrobić model. No i dzisiaj może będziemy go ulepszać, no sorry, że nie budowaliśmy tego razem na odcinku, ale jakieś 5 godzin to robiłem, może nie 5 godzin, może 4 godziny, przesadziłem, 4 godziny to robiłem, może pewnie ktoś powie, ej, ale jak tyle godzin, no a tak, bo tyle projektów miałem różnych, że no i dużo bardzo problemów miałem, a więc pokażę wam, jak to wygląda ogólnie. Super ładne też nie jest, bo nie umiem budować jakoś, ale jakoś postarałem się, żeby to fajnie wyglądało i wszystko działało dobrze. No i dobra, tu jest takie coś, tu jest oczywiście klapa, żeby wyjść. Tu są do skręcania, w sumie to mogę już pomalować na jakiś kolor fajny, na przykład ten. Mogę pomalować, żeby się pasowało. O dobra. No i co? No i wszystko fajnie jest. No i pewnie ktoś powie, jak się do przodu jedzie, jak tutaj nie ma żadnych tych do przodu. A więc dobra, tutaj dokładnie w środku jest taki silnik. No i ten silnik to jest Super Rocket Engine. No i były małe problemy, bo ogólnie pokażę wam co, jaki był problem. Tu usuwam coś, ale to potem wam pokażę, dlaczego to usunąłem. No i dobra, na początku, gdybyśmy se latali, to zobaczcie. Wait. Dobra, włączamy sobie ten. To w ogóle jeszcze tutaj takie te czarne, mega fajne. Takie z góry, z dołu widać mega fajnie te jakby, no. No i wszystko git, ale patrzcie, gdy daję sobie do przodu, włączam silnik, to mi leci właśnie do góry. No i aby tym zapobiec, to ja po prostu dodałem... Wait, muszę się cofnąć. Cofnąć się chcę. Aha, dobra. No i właśnie ja dodałem tam tego propetrola, żeby właśnie tak działało, że to idzie, gdy tam jakby... Patrzcie, gdy to idzie tak, gdy już się schyla tako, tak się schyla, to wtedy idzie do góry i wtedy tak się nie schyla. No i właśnie gdy tak jest, to będzie lepiej chodziło. No i już wam pokazuję, jak to chodzi teraz. Kurde, ale laguje na tym serwerze prywatnym. Myślałem, że na prywatnym będzie, nie będzie tak lagowało, a tu jeszcze bardziej laguje niż normalnie. Chyba, że to wina neta, co jest bardzo... tak myślę, bo mój brat instaluje na Steamie Ark Survival Evolved. No i dobra. Patrzcie, teraz sobie włączam. Normalnie mogę skręcać lewo, prawo i teraz daję sobie do przodu. To jeszcze lepiej jest, że to się przechwyla w tą stronę. I dlaczego? Pewnie ktoś powie, ale tak jest źle. Ale dlaczego? Ja już wam powiem, że tak jest dobrze. Bo zobaczcie, gdy byłoby normalnie do przodu, to bym po prostu do przodu szedł, tak? A gdy jest jeszcze przechylony tak trochę w ten dron, to wtedy to może jakby... Jakby to powiedzieć. To wtedy idzie jakby bardzo... Gdy to jest przychylone, to jeszcze bardziej boostuje ten speed. No i zobaczcie, tak to teraz jest. Wait. Muszę se... tak to, gdy normalnie daję, to spada mi, ale gdy dajemy sobie ten, to patrzcie jak szybko. Jak szybko lecimy. No i właśnie to jest fajne, że tak szybko możemy lecieć. Czyli to nas, te skrzydła jeszcze nam boostują, gdy... Jakby spadamy właśnie, tak? Możemy włączyć i mega szybko lecimy. Co jest mega kozackie według mnie. No i ogólnie tak to wygląda. I chyba wszystko wam pokazałem. I ogólnie mogę właśnie sobie jedno.
Mogę was nauczyć budowania dronów, w tym filmiku mogę was nauczyć, ale to chyba będzie osobny tutorial, bo to jest seria budowania różnych rzeczy, szalonych takich, w Planet Razy, no i no. I jeszcze wam pokażę tylko jedną fajną rzecz, gdy dam sobie zero grawitacji, to normalnie będę mógł być takim statkiem kosmicznym, czyli że patrzcie, wznoszę się do góry, jestem u górze, lewo, prawo, do przodu. W sumie do przodu to właśnie przez to tak trochę słabo działa, ale możemy teraz właśnie tak robić i patrz, teraz by sobie jedziemy ciągle do przodu. No, kozackie według mnie. Jak damy sobie na maksymalne grawitacja, czyli 300, no to co, no tak samo w sumie działa. No i dobra, niby teraz będziemy robić aktualizację do naszego drona. Próbuję jakby wyłączyć, ale o, jest. No i dobra, jakie aktualizacje tu niby dodać? No, wszystko niby jest git, ale jak widzicie, to są zwykłe patyki, to są te zwykłe patyki. Fajnie byłoby zmienić na coś ładniejszego, ale co tutaj zmienić? Dobra, na początku może wejdziemy w wetgi 1.4, bo to ma, nie, to jest 1.5. Kurde, szkoda, tak to by pasowało, ale w sumie zobaczymy, możemy zobaczyć, jak tak będzie, albo wiecie co, dobra, jednak nie, a może half, w half blokach co znajdziemy, half bloki, half that get down, no nie wiem, czy to wygląda jakoś ładnie, może zostawimy tak jak jest, może po prostu dodamy do tego jakieś dodatkowe śmigła takie fajne. W co wątpię dużo, bo nie wiem, po co to byłoby potrzebne, ale w sumie, no, co tu możemy zupgrade'ować albo coś, żeby fajnie wyglądało? Wiem, możemy teraz pójść na PvP mode i gdy będziemy na PvP mode, możemy zabijać ludzi, możemy dodać pistolety do naszego drona i będziemy mogli strzelać w ludzi. Myślę, że fajny pomysł. I tak zrobimy. Tak dokładnie zrobimy. Bo da się bardzo dobrze sterować tym dronem, więc da się ludzi zastrzeliwać i fajnie w sumie byłoby, jak tak się ludzi zastrzeliwuje. No nie, w ogóle mam na ekran, a ja chcę na gry, bo tak jest lepiej. No i dobra. Jesteśmy już na PvP. Jesteśmy na PvP, a więc dobra. Myślę, że fajnie było, jak to jest dron, to fajnie byłoby dodać takie namierzające działka, dwa albo nawet cztery działka namierzające, byłoby super. Ale pewnie ktoś powie, jak takie działka zbudować i gdzie? A więc te działka będą tutaj na tych motorach. A jak to zbudować, to już wam pokazuję. Podnosimy sobie trochę do góry. Tutaj zrobię takie małe jakby pokazywanie, jak to się robi. Nie pamiętam dokładnie, jak to się robiło, więc ale spróbuję chyba z własnych sił, jak to się robiło. Na pewno tak. Tak, o właśnie, tak się dokładnie to robiło. No i pewnie ktoś powie, okej, no to pokaż. No to dobra, pokazuję już wam, jak to się robi. Naprawdę to jest kozacki sposób na takie, no to jest takie na kursor, czyli te motory będą wskazywały mój kursor, więc mega kozackie według mnie. W sumie to mogę potem przenieść tutaj, albo wiecie co? Nie, mam lepszy pomysł. Będzie to po prostu w środku tego. Tak, będzie w środku tego i tylko tu czy tu? Myślę, że tu byłoby dobre. Tak. To byłoby dobre. Oczywiście to będzie test. Zobaczymy, czy to w ogóle tak dobrze zadziała, jak myślę. No i dobra. Tutaj zrobimy takie coś. I teraz takie coś. Dobra, jest git. Tak. Tak. Możemy w sumie obrócić, tak żeby było estetycznie. No i dobra. Teraz tylko wystarczy, że dodamy nasze pistolety, czyli te gun. Jak jest po 4, to ile? To każdy powinien mieć po 2, tak? Po 2? Nie, czekajcie. 2,5. Czyli no, powiedzmy 2. Czyli każdy będzie strzelał po 2. I może jeszcze albo zrobię, że tutaj z przodu będzie po 5 dawało. A
A gdzieś, a te tylne to będą rakiety, ale pierw zobaczmy sobie taki sposób. No i dobra, czy to w ogóle zadziała, to sprawdzimy. No oczywiście zadziała, tylko jeszcze musimy dawać sobie szybsze trochę to, bo jest to trochę wolne. Zapomniałem dać, żeby to było szybsze. No i dobra. Tutaj zadajemy speed oczywiście na maksa. Dobra, wklejamy wszędzie. Wszędzie wklejamy, żeby to wszystko działało. Oj, dobra. Dobra, jest git. Teraz wystarczy włączyć nasz dron. W sumie włączyć, żeby latało. Rzeczywiście laguje na serwerze przy każdym jeju. O, dobra, jestem już. No i jak zauważycie... czekajcie, bo ja nie mogę w dół. A dlaczego w dół nie mogę? Ej, zobaczcie tutaj, tutaj zobaczcie na tym, że... Aha, dobra, wiem. Ludzie, wiem, popełniłem błąd duży. Zapomniałem, że... Jednej rzeczy zapomniałem. Znaczy, trochę zmienić muszę, bo... Zapomniałem tutaj, że to tak nie działa. I to, żeby działało normalnie... To jeszcze muszę może obrócić, bo chcę, żeby fajnie to było. Zaraz wam pokażę, o co chodzi, ale dobra. Jeszcze raz motor 2, od razu dajemy sobie speed na maksa. I tak, żeby było. Okej, no i już możemy stawiać pistolet. Sorry naprawdę za ten błąd, ale no wiecie, jak to jest w tym życiu. A jak to też nie zadziała, to ja będę zdziwiony. Ale nie, no to już powinno działać. To już powinno ewidentnie działać. Nie, nie, czekajcie, źle, tutaj źle. Tak powinno być. To powinno już na 100% działać. Tak, działa. Co? Nie, 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 czekajcie, ja muszę sobie włączyć, to sobie zapiszę, Big Heli Drone, save. Coś mi tutaj nie pasuje, wiecie? Tutaj jest to zbudowane, bo ja to dawno dość robiłem i... Ej, nie, no wszystko git jest. Tak samo jest zbudowane. I... Szczerze to nie wiem, czemu to tak działa, ale może wiem, chyba wiem jednak, co jest przyczyną tego i już to naprawiam. A przyczyną dokładnie powinno być to, że tutaj jest, trzyma się tego i muszę to zrobić inaczej. Kurde, szkoda, bo takie fajne miejsce to było. W sumie mogę tu jeszcze zrobić jedno piętro niżej, ale to w sumie już byłoby takie dziwne, ale fajne też. Ale w sumie to nie, bo to by ziemi dotykało, a ja nie chcę, żeby ziemi dotykało, więc no jakoś tak wyszło. Dobra, co tu teraz robić, żeby działało to? Dobra, wiecie co, ja może jednak już dodam jednak te... Żeby to było u przodzie, czyli tutaj z przodu. Ale chcę, żeby było jakby 360 stopni. Tak to nie będzie 360. No wiecie co, bardzo ciężko się z tym, jakby coś z tym zrobić, ale może tak postawimy jakoś tego motora. Będzie się trzymało? Oby się... Ej, dobra, trzyma się. Trzyma się, więc tak zrobimy. Dobra, no to trochę przedłużam, trochę ten filmik trwa na tym jednak. Naprawdę sorry, ale no człowiek uczy się na błędach. Człowiek uczy się na błędach, niestety. Dobra. Tak, żeby było, czy... chyba tak. No, tak chyba będzie git.
Dobra, i teraz tutaj pistolety i oby ludzie zadziałało, bo... Ale nie wiem, czy to zadziała, bo tutaj trzyma się, ale jak nie zadziała, to po prostu... jak nie zadziała, to po prostu zrobimy odwrotnie. Tutaj zrobię już kilka pistoletów, żeby zobaczyć, czy działa. Tak. Tak jak myślałem, to się teraz trzyma, więc... ile w ogóle film trwa już? 15 minut, o Boże. Dobra, to nic nie zrobiliśmy totalnie, ale do 20 minut chyba... do 20 minut chyba jeszcze uda się to zrobić, bo ja naprawdę chcę to zrobić, takie pistolety, bo naprawdę kozacko było. O, jeszcze, jak jesteście na tym filmiku, to naprawdę zostawcie subika i lajka, bo bardzo mało brakuje do 100 obserwacji, znaczy subskrypcji. A ja, jak wiecie, moim celem jest zdobycie 100 subskrypcji. No i jeszcze robię daily, więc chyba bardzo fajny zakład, że ja robię daily, a wy zostawiacie suba i lajka. Naprawdę, fajnie, pociesza mnie to i pociesza mnie w ogóle do robienia filmów. A więc dobra, to już na 100 będzie działało. Na serio, to będzie na 100% będzie działało, więc tu już normalnie na spokojnie mogę wszystko dać. I będziemy mogli strzelać w naszych ludzi. A jak to nie zadziała, to ja... Nie no, działa oczywiście. Patrzcie, możemy se celować na przykład tu. Będzie nam tu strzelało. Pan na przykład teraz celuje do jakiegoś tego typa. Widzicie? No i jak widać, działa wszystko. Mega kozackie jest, bo aż 4 te strzelają. Patrzcie, jak to mocno strzela. Gdybyśmy tak w nadół strzelali, to byłoby coś takiego. Muszę zmniejszyć moc silnika, bo jak widać, trochę za mocny jest, za szybko do góry leci. O nie, typek nas atakuje, musimy go zabić. Dobra. Atakujemy, atakujemy, dawać, atakujemy, atakujemy. Lecimy do niego. Patrzcie, gdy strzelamy tu, to idealnie tutaj nam strzela, trafia. Mega kozackie. To nawet, wiecie co, to jest takie kozackie, że nawet możemy do góry strzelać. Nie jakoś mocno do góry, ale... bardziej to jest taka broń na dół, ale no serio, kozackie to jest. Możemy sobie postrzelać w ludzi. W ogóle prawie tutaj typek nam silnik zniszczył. Gdyby nam silnik zniszczył, to by lipa była, duża lipa. A gdy byłaby lipa duża, to... Dobra, jest typek, jest. Strzelamy do niego. Kurde, chyba trochę mu zniszczyłem, ale nie do końca. Nie wiem, bo coś tak dziwnie lata. W ogóle nam bardzo dużo zniszczył już. Duże zniszczenia są. Gdzie? O, tam jest typek. Dobra, w ogóle możemy nawet z takiej kamery jednoosobowej grać. Ej, ja mu chyba coś rozwaliłem, bo tak słabo lata. Dobra. Oby mi tego do skręcania nie rozwalił, bo gdyby mi to rozwalił, to ciężko było. O, tu jest coś. Dawaj, rozwalamy to. Ale niszczy się wszystko. Dobra, rozwalony cel. Nice. O kurde, nie. Nie rozwalisz mojego drona. Ej, dobra, rozwaliłem mu trochę skrzydła. Nice. Dobra, strzelamy. Sekundy się liczą. Gdzie on jest? No, rzeczywiście trochę za mocne. Co to za kula? Nie! Shredder Book. Tak, to. No. Ogólnie, no trochę mało dzisiaj zbudowaliśmy. Naprawdę mało, tylko ta aktualizacja dodaliśmy. No, ale coś dodaliśmy. Mega się cieszę z tej aktualizacji. No i chyba to będzie dzisiaj koniec. Tak, dzisiaj to będzie chyba koniec, bo... No już 20 minut filmu jest. 20 minut filmu, czyli trochę dużo. No i co?
W sumie to nie wiem, czy 20 minut, ale sprawdzę za chwilę, bo tutaj coś... no, właśnie teraz jest 20 minuta. Więc, no, mam nadzieję, że fajnie się oglądało ten film. Przypominam, że jest daily, aby to wam udowodnić, to pokażę wam tutaj YouTube Studio, bo pewnie wam się nie chce teraz patrzeć moich filmów, ale... ale ogólnie jest już daily od bardzo dawna. No i dobra, patrzcie, 79, ja chcę 100, bo 100 bardzo fajną liczbą jest. Naprawdę robię daily, więc patrzcie, tutaj wam pokazuję już. Od którego dnia? Dokładnie od 12 czerwca. Patrzcie, 12, 13, 14, 15, 16, 17, no i to 18 dzisiaj dzień. Więc no, no polecam naprawdę, polecam wam subskrybować i lajkować, bo daily, a ja naprawdę się męczę nad robieniem daily, bo ciągle filmy trzeba tworzyć, no ale naprawdę lubię to robić, bardzo lubię nagrywać dla was, bo gdy nagrywam, to wiem, że się cieszycie, bo jak jest 89 subskrypcji, to wiem, że lubicie to, jak to nagrywam. No i chyba wszystko. Więc dziękuję za oglądanie. Oczywiście zostawcie subskrypcję, już przypominam wam to 20 raz. No ale co? Nara!